Dożynki Nowochódzkie, 2018 rok, nasz gość Radia Palotti FM i też Nowej Huty, pan Jarosław Gowin, wicepremier naszej Najjaśniejszej Rzeczpospolitej. Dzień dobry, szczęść Boże. Szczęść Boże. Jak pan się czuje u nas w Nowej Hucie? W ogóle dla mieszkańców tego centrum Krakowa to jest zaskakujące, że Nowa Huta ma w sobie też tak piękne rolnicze zakątki. Ja akurat wiem o tym, że tutaj rozwija się ta wspaniała tradycja dożynek, dlatego że te dożynki od wielu lat organizują moi bliscy współpracownicy, pan radny Tomasz Urynowicz i pan radny Stanisław Moryc. Nowa Huta miała być miastem bez Boga. Widzimy, że to się zmieniło po wielu latach. Jak pan patrzy tak z perspektywy Warszawy, Polski na Nową Hutę, na tą dzielnicę w Krakowie? Ja myślę, że ten plan, żeby Nowa Huta była miastem bez Boga, to on runął od samego początku. Dlatego, że jeszcze w latach 50. mieszkańcy nowochódzcy zaprotestowali przeciwko próbie wykorzenienia wiary chrześcijańskiej z tych ziem. Nowa Huta jest z jednej strony miejscem, które łączy no właśnie te wspaniałe tradycje, a z drugiej strony jest miejscem, które ma bardzo duże możliwości rozwojowe. Jest ten projekt nowego miasta, Nowa Huta przyszłości. Muszę powiedzieć, że wraz z panią minister Jadwigą Emilewicz, ale także z panem wojewodą Piotrem Ćwikiem kładziemy bardzo duży nacisk i wiążemy bardzo duże nadzieje na to, że ten projekt uda się zrealizować. W Nowej Hucie jest wielu fantastycznych ludzi, którzy tworzą tą dzielnicę i kulturalnie, i religijnie, i chrześcijańsko, a przede wszystkim osobowo, to też chyba takie wielkie miejsce dla Krakowa, dla tego dużego miasta. Niektórzy mówią z Nowej Huty, że jadą do Krakowa, choć Nowa Huta jest w Krakowie, ale to tak można powiedzieć takie inne miasto, drugie miasto. To komuniści próbowali przeciwstawiać Nową Hutę Krakowowi, ale to się nie udało, chociaż pewne pozostałości trwają. Rzeczywiście ciągle jeszcze nie udało się do końca scalić tych dwóch organizmów. Ale ja myślę, że jest jeden Kraków, a wspaniałą częścią tego jednego, połączonego Krakowa jest właśnie Nowa Huta. Ona powinna zachować swoją swoistość, ale jako część Krakowa. Czego pan życzy dla mieszkańców Nowej Huty, mieszkańców Krakowa? Ja przede wszystkim chcę życzyć rolnikom. Życzyć, ale najpierw podziękować. Podziękować za trud ich pracy, za to, że w żadnym polskim domu, prawie żadnym na szczęście, nie brakuje teraz polskiego chleba, tego chleba, który smakuje jak żaden inny. A Nowej Hucie życzę tego, żeby się rozwijała jak najszybciej, żeby tu powstawały nowe miejsca pracy, nowe, nowoczesne przedsiębiorstwa, żeby powstawały piękne osiedla. Nowa Huta ma przed sobą wspaniałą przyszłość. Dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję.